są Państwo odrobinę zdziwieni, co ja tutaj robię jako komentator głównie futbolowy, dlatego pozwolą Państwo o taką małą autorefleksję. Otóż jako młody chłopak miałem dwa marzenia. Pierwszym moim marzeniem było, żeby zostać dobrym kolarzem. A drugie moje marzenie było związane z motoryzacją i zawsze chciałem być właścicielem Citroena. Jak się Państwo z pewnością domyślacie, to pierwsze marzenie będzie trudne do zrealizowania, szczególnie w tym wieku, natomiast po wizycie tutaj, w tym salonie, to drugie marzenie, a więc posiadanie samochodu marki Citroen, jest bardzo bliskie realizacji. I tym bardziej mi przyjemnie i miło, że mogę dzisiaj Państwa poinformować o tym, że marka Citroen zwiąże się umową z człowiekiem, ze sportowcem, no, który niejako zrealizował ten cel, o którym ja tak bardzo jako młody chłopak marzyłem, a więc został znakomitym kolarzem, a dzięki temu dzisiaj tutaj z tego salonu odbierze nie jednego Citroena, a nawet dwa Citroeny, te, które stoją tutaj po mojej lewej stronie. Jeden z największych talentów kolarskich ostatnich lat, Rafał Majka, wielkie brawa! Jest z nami także Giovanni Lombardi, człowiek, który dba o interesy Rafała, menadżer tego zawodnika. Witamy serdecznie, buongiorno. Pani Aleksandra Solowa jest razem z Giovanni, bo jeszcze Polski nie na najwyższym poziomie. Jest z nami także Jacek Trojanowski, dyrektor generalny Citroen Polska. Również wielki brawa. Tak, w sporcie i biznesie.